Raport regionu, Zbigniew Filar, witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w studio dzisiaj wicestarosta tarnowski Zbigniew Karciński. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Panie starosto, dzisiaj seria wypadków na drodze powiatowej w Wiódłce Tuchowskiej. Dwie kolizje, dwa wypadki. Dość śliska droga, służby nie zareagowały za szybko, żeby ustrzec kierowców przed skutkami śliskiej jezdni. Tak, były te stłuczki, z tego co mi wiadomo, natomiast no, fakty też są takie, że nad ranem około godziny 7, bo tak właśnie jechałem też między innymi samochodem swoim, poszła lekka mżawka. Lekka mżawka na zmrożone podłoże, czyli na asfalt. No i na to marznie od razu, robi się szklanka, lód na drodze i rzeczywiście parę samochodów miało problemy, ale piaskarki błyskawicznie wyjechały w teren i za pół godziny, 40 minut już w terenie drogi były posypane, zrobione. Nie da się reagować w tym samym momencie, co śnieg, co deszcz. Deszcz spadł, to były 5-10 minut. I w tych 5-10 minutach robi się lód. Powiat jest na tyle przygotowany, żeby wszystkie drogi zabezpieczyć? Tak, no, po przetargach są firmy, które odpowiadają za odpowiednie odcinki dróg i na bieżąco reagują. No, takie sytuacje się zdarzają. To nie jest tak, że przez pół dnia droga była śliska i nie było reakcji. To była kwestia 10 minut i za pół godziny piaskarki temat rozwiązały. Także tutaj no, można współczuć tym, co mieli problemy z samochodami, rozbili to, ale jednocześnie no, też trzeba mieć świadomość, że jeżeli jest zima, droga są temperatury ujemne, a pada mżawka, no to musi się tworzyć lód. Noga z gazu i zachować szczególną ostrożność. Co w sytuacji właśnie takiej, kiedy kierujący ulega wypadkowi z winy, powiedzmy, zarządcy drogi? No trudno to mówić o winie zarządcy drogi. Proszę zauważyć, że przecież w każdym kraju, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, na drogach są różne warunki, śnieg i lód. No, zasada jest prosta, należy dostosować prędkość do warunków jazdy. Jeżeli ten deszcz, ta mrzawka poszła w ciągu 5-10 minut, zrobił się lód, to fizycznie jest niemożliwe, żeby piaskarka dojechała w każde miejsce od razu. To jest niemożliwe. Natomiast no, gdyby przez pół dnia była taka sytuacja, no to rzeczywiście byłaby wina zarządcy. Natomiast reakcja była natychmiastowa. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, że nagle deszcz spadnie. Dlatego tutaj no, można współczuć. Natomiast no, pozostaje tylko kwestia pewną autokaska. Czy w jakiś sposób będziecie kontrolować tych podwykonawców? Jak wygląda ich w tej chwili raportowanie? Na bieżąco są monitorowani, mają pozakładane GPS-y na samochody, które biorą udział w akcji zima. Nasi inspektorzy drogowi na bieżąco drogi przemierzają, sprawdzają. Mamy na podglądzie kiedy i o której godzinie, gdzie, jakie auto jest. Także tutaj wykonawcy są pod kontrolą i wykonują w miarę solidnie swoją pracę. Natomiast no, tego typu sytuacje będą się zdarzać, bo to jest nieuchnione. Kto będzie zarządzał tarnowskim pogotowiem ratunkowym? W tej chwili pogotowie nie ma szefa z względów proceduralnych, o czym już informowaliśmy. Jak będzie wyglądała jego przyszłość? Odpowiem w ten sposób. Dokładnie imię i nazwisko podam po konkursie, bo takowy został ogłoszony. Oferty rozpisane. Jest zainteresowanie? Myślę, że będzie zainteresowanie, natomiast na chwilę obecną chyba nie ma ani jednej jeszcze oferty. Natomiast po konkursie, bo musi być konkurs, będziemy wiedzieć, kto zostanie dyrektorem. Komisja wyłoni, podejrzewam, że najlepszego z kandydatów i wtedy do tematu możemy spokojnie wrócić. Czyli na tą chwilę czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Dokładnie tak. Seria też wydarzeń kulturalnych nam się zbliża. W marcu uroczystości Żołnierzy Wyklętych w powiecie tarnowskim, tym razem dwudniowe już wiemy obchody, bo w sobotę 3 marca w Koszycach Wielkich, a 4 w Ciężkowicach. To dość duże wydarzenie jak na powiat tarnowski. Tak, obchody Dni Żołnierzy Niezłomnych nabrały dosyć dużego rozmachu i coraz więcej samorządów, różnych organizacji chce w jakiś sposób uczcić tych ludzi. I odbywają się różne wydarzenia w Koszycach, w gminie Tarnów w tym roku. Rzeczywiście będą obchody powiatowo-gminne, czy gminno-powiatowe, wspólne.
był upamiętnić tych niezłomnych żołnierzy. Swoją obecność zapowiedziała pani premier Beata Szydło. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że jeżeli nic ważnego się nie wydarzy, to będzie pani premier obecna. Liczymy na duży udział, zwłaszcza młodzieży w tych wydarzeniach, bo tego typu wydarzenia czy imprezy organizujemy głównie pod kątem młodzieży, by w ich pamięci przetrwały te postacie, te osoby, które na to zasługują. Drugim dniem będzie bieg niezłomnych poświęcony pamięci Inki Siedzikówny i to będzie miało miejsce w Ciężkowicach, w Zespole Szkół w Ciężkowicach. Pan dyrektor przygotował takie wydarzenie. Bieg na 8600 metrów. Teren dosyć wymagający. Z tego co wiem, to już się kilkaset osób zgłosiło do tego biegu. Będzie to duże wydarzenie. No myślę, że przejdzie do historii. Ten czas poświęcony żołnierzom wyklętym to dość wartościowa lekcja historii, bo o tym się nie mówiono w szkołach. Tak, no do tej pory o tym nie mówiono. Natomiast ja jestem zdania, że trzeba dosyć ostrożnie podchodzić do pewnych spraw i nie wolno do jednego kosza, że się tak wyrażę, wkładać wszystkich tych niezłomnych, czy wyklętych, jak niektórzy nazywają, aczkolwiek mi się bardziej podoba nazwa niezłomni, bo trudno porównać na przykład Pileckiego, czy Fildorfa Nila z ogniem na Podkarpaciu, na Podhalu, przepraszam. No, wszystkich nazywamy wyklętymi, czy niezłomnymi. Tutaj myślę, że to jest pole do popisu dla historyków, znawców tej dziedziny i wnikliwej analizy, jak to naprawdę było. Natomiast faktem jest, że wszyscy walczyli o wolną ojczyznę, niepodległą ojczyznę. Po 1945 roku, tak. Też tutaj historycy w ostatnim czasie mają dużo pracy nad ustawą IPN-u, która mówi o tym, żeby wyraźnie mówić, że Polacy nie zakładali obozów koncentracyjnych. Tutaj dość duże larum środowisk żydowskich, czy Tel Awiwu, czy Stanów Zjednoczonych. Waszyngton też podnosi głos, że ta ustawa godzi w dobre imię żydowskie. Panie redaktorze, jest to temat może dla wielu drażliwy, ale myślę, że dla nas Polaków jest oczywistym tematem i nie podlegającym jakiejkolwiek dyskusji. Bo nie można równać pojedynczych morderstw połączonych z grabieżą czy z innymi aktami przemocy z zaplanowanym ludobójstwem, Holokaustem. Co innego robili Niemcy, a co innego przestępcy polscy, bo byli też szmalcownicy, którzy grabili Żydów, też zabijali, ale to były jednostkowe przypadki, to nie było zaplanowane ani zorganizowane. Teraz Niemcy mieli wszystko zaplanowane, całą machinę do zabijania, zaplanowane i konsekwentnie wykonywane. Więc to Holokaust dotyczy Żydów, ale w wydaniu niemieckim, a nie polskim. Nawet współodpowiedzialni nie możemy za to być, ponieważ to nie myśmy robili. Idąc tym tokiem rozumowania, jak nam tutaj próbują Żydzi narzucić, no to ja się pytam w takim razie, a kto był milicją w getcie? Przecież to byli sami Żydzi, którzy pilnowali swoich współbraci. Tam ich też mordowali, okradali, bili pałami, do pociągów na śmierć wysyłali. To też są odpowiedzialni za Holokaust w takim razie. Więc tutaj nie wolno tego w ten sposób rozpatrywać, bo to nie jest to samo, co robili Niemcy. Ale są przypadki, kiedy Polacy też Żydów wydawali w niewolę Niemcom. Oczywiście, że są takie przypadki, że część takich naszych rodaków, których możemy się tylko wstydzić, była co za butelkę wódki czy za coś innego wydała Żyda, ale też musimy pamiętać, że wielu tych Żydów ratowało z narażeniem życia nie tylko własnego, ale całych swoich rodzin. No to, a czy Żydzi nie wydawali akowców Sowietom? Zwłaszcza na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. No, takie przypadki w każdym narodzie się zdarzają i tak dalej. To dlaczego nie mają pretensji do Francuzów, którzy łapali tych Żydów i upakowali do pociągów i wysyłali na śmierć?
Do nich nie ma pretensji żadnych. Przecież obozy śmierci, niemieckie obozy śmierci były w wielu krajach. A czepiają się ciągle nas, Polaków. Skąd to się bierze, że tak właśnie do Polski przylgnął ten Myślę, że to jest słabość, że to jest słabość naszej polityki zagranicznej. I to od lat. To jest moje zdanie. No, stać twardo na swoim stanowisku. No, nie możemy być na kolanach, bo ktoś tak chce. Podejrzewam tu drugie dno, którym pewno będą reparacje czy odszkodowania za utracony majątek w Polsce. No, jeżeli ktoś straci majątek, to nie z winy Polaków, bo to nie Polacy rozpętali II wojnę światową. Jeżeli jakiekolwiek żądania, to są niemieckie albo rosyjskie ewentualnie, a nie do Polski. Myśmy byli ofiarami, a nie sprawcami tego nieszczęścia. W tym roku na pewno historycy będą mieli wiele do powiedzenia odnośnie tych wszystkich sytuacji, które miały miejsce na polskich ziemiach. Też pewnie tutaj się Wołyń trochę nasuwa na usta wielu historyków, bo to też od niedawna odkryta tajemnica, która była skrywana pod względem ujawnienia faktów historycznych. Tak, i to jest bolesne, że tyle lat po wojnie i Polacy, strona polska dalej zbyt słabo domaga się prawdy historycznej co do ziem wschodnich, a zwłaszcza Wołynia, czy południowo-wschodnich Kresów, ponieważ no, to są dziesiątki tysięcy, różne źródła podają różnie, ale możemy to szacować na poziomie około 150 do 200 tysięcy niewinnych dzieci bezbronnych, narodzonych, nienarodzonych, kobiet, osób starszych, mężczyzn, zostało w nieludzki sposób, no, nawet nie wymordowanych, tylko wyrżniętych. I no, nie można o tym zapomnieć. Strona ukraińska do tej pory nie zezwala na prowadzenie poszukiwań grobów masowych, pojedynczych grobów, czy ekshumacji tych zwłok. Nie pozwala na postawienie tablic pamiątkowych, że tu były polskie miejscowości i wiele, wiele innych rzeczy. Czyli strona ukraińska ma silniejsze prawne obwarowania niż Polska? Zdecydowanie silniejsze. No przecież ludobójca Bandera jest bohaterem narodowym Ukrainy. Użycie słowa takiego, jak ja teraz użyłem, że to jest ludobójca, idę do więzienia na Ukrainie. Mhm. Prawo go ochroni. Czy jego podwładni banderowcy. No po prostu no, my jako Polacy może zbyt długo żyliśmy wojną tylko z Niemcami, a odpuściliśmy inne aspekty, gdzie Niemcy wielokrotnie nas przeprosili za to, co ich dziadkowie, ojcowie... MSZ ostatnio niemiecki podkreślił, że to tylko Niemcy są... I proszę zauważyć, strona niemiecka, minister spraw zagranicznych Niemiec, nie mówi, że naziści to zrobili, tylko nie, my Niemcy. I w wielu rozmowach z Niemcami oni sami mówią, że my Niemcy. Dlaczego więc Polacy my używamy określenia naziści? Przecież nie było państwa nazistowskiego. Niech mi ktoś pokaże chociaż jedną mapę, na której widnieje państwo nazistowskie. No nie ma czegoś takiego i nie było. Dlatego też no, sami Niemcy się do tego przyznają, a my próbujemy to zmieniać. Nie zmieniamy pewnych faktów. Na pewno nie da się też zmienić tego, że 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość i w tą rocznicę próbujecie zrobić z Centrum Paderewskiego piękne centrum historyczne z nowoczesną drogą, z nowoczesnym mostem, tak żeby ten powiat tarnowski miał tą wizytówkę i upamiętnił tę chwilę. Tak, jest to niewątpliwie nasza perełka powiatu, Kąśno Dolna z dworkiem Ignacego Jana Paderewskiego. Na tą okazję, na to stulecie uwinęliśmy się w miarę dosyć szybko, bo wybudowaliśmy nową drogę dojazdową, most, po to, by to miejsce było bardziej dostępne, między innymi. Natomiast mamy w planie też nadać imię. Ten most, jaki wybudowaliśmy, będzie nosił imię. Myślimy tu o Most Niepodległości, właśnie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatnia posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego w naszym powiecie. Chcemy, jak pan powiedział, by to było nie tylko muzeum jako takie, czy miejsce koncertów, ale miejsce, do którego będą przyjeżdżać ludzie różnych środowisk na konferencje, jakieś tam, prawda, sympozja czy warsztaty. To już się dzieje, ale też i będą mogli śmiało i spokojnie przyjechać, by spędzić w atmosferze muzyki, w atmosferze tego ducha Ignacego Jana Paderewskiego, w atmosferze tego patriotyzmu, jakim z niego emanował. Czy to przyjechać na urlop, czy na weekend,
a warunki tam są naprawdę... Czy w jakiś sposób powiat będzie chciał przeprowadzić, nie wiem, edukację w związku z tym stuleciem odzyskania niepodległości, związaną właśnie z tym miejscem, bo często jest, tak bywa, że wiele osób przyjeżdża, robi sobie zdjęcia i wyjeżdża, nie zasięgając nawet wiedzy. Pan dyrektor przygotowuje pewne materiały na to stulecie i na pewno będzie projekcja filmu o Ignacym Janie Paderewskim poświęcona i będą prelekcje, wykłady na temat jego działalności i twórczości, ale też jeżeli przyjeżdżają wycieczki i są oprowadzane po budynku, to jest duży nacisk kładziony właśnie na osobę Ignacego Jana Paderewskiego jako męża stanu, jako wybitnego patriotę i Polaka. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim Państwa gościem był Zbigniew Karciński, wicestarosta Tarnowski. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.